ktoś się zdąży. Chciałbym to robić, a trochę nie miałem odwagi na to. Popatrzyłem, jak to jest i w końcu z kolegami, że my tak w jeden dzień kupiliśmy materiał, jeden mi wyspawał. Ja zacząłem tym jeździć, po prostu w pierwszy dzień to wyglądało to inaczej niż obecny trzeci mój pojazd. Patrzyli na mnie, gdzie nie wiem, z kosmosu się pojawił, czy co to stoi. Ten pojazd jest w biurze patentowym zgłoszony jako jedyny w Polsce taki pojazd. Jestem jedynym rikszarzem w Rzeszowie. Mieszkańcy są zadowoleni i turyści też, że coś takiego się pojawiło. Potrafię tu jeździć nawet i 12 godzin i spotykać ludzi różnych narodowości. Po prostu porozmawiać z ludźmi, pożartować czasami.